Witam, dzisiaj się biorę za balasty, takie obciążniki na tył ciągnika, tego mojego sama. Myślę, że każdy będzie ważył za 40 kg, będą dwie sztuki po bokach. Dodatkowo z tyłu na podnośniku będę miał butlę 60-litrową. Wszystkie te beczki będą wylane betonem z kamieniami. Tutaj sobie zaznaczyłem już dziurkę, będę wiercił to. Wstawiam śrubkę, te dziury zakleję, potem wytnę blachę, zaleję beton. Pozwoli na uniknięcie ich utraty. Straszył też wyczyszczeniem. Zobaczymy, czy będzie jakiś tam efekt. Tutaj są takie dwie dziury, tu mam kawałek płaskowników, pozaklejam to. Zobaczymy. Wywierciłem sobie dziurę. Takim oto to wiercem stoskowym. Trochę przypalone. Śrubka M10 wyszlifowana. Wszystko ładnie pasuje. Teraz tylko obspawać i robić kolejne mocowanie. Śrubka wspawana. Przeszlifowałem sobie. Dodatkowo myślę jeszcze wspawać tutaj podkładkę. Dodatkowo to obspawam, aby mi nie wyrwało tego zbiornika pod obciążeniem. Mocowanie będzie. Jak widać, zbiornik przyłożony. Przykręcę śrubkę. Potem będzie trzeba zrobić tutaj kolejne mocowanie. Jednak tutaj będę musiał zrobić dystans, aby ten zbiornik był fajnie w poziomie, bo tam akurat nie będzie widać z tyłu, jak są zaślepione te dwie dziury, to blokuje mi o mocowanie mostu. Ale tak czy tak, jak tutaj założę śrubkę, dokręcę, tu dodatkowo dospawam, aby nie było takich drgań, a raczej nie będę tego odkręcał, bo i tak będę robił nową ramę. Też odtwarzana 44 bodajże osobników. W tej chwili jest ich na świecie koło 5. Południa była z nami na falach mamy Emilia. Wysłałem się za drugi zbiornik. Nazywa się Karol Rostandowski. W jego imieniu. Tak to powinno właśnie wyglądać.
Myślę, że opony 8-calowe powinny mi się zmieścić. Lekko przesunę go do środka i będzie ok. Już 15 kilo. To dużo zamiast.